Dobra, zostało jeszcze niecałe 10 sekund, ale już pozwolę sobie wejść na antenę. Także widzę, że trochę się tu wszystkich zebrało. No i dobrze, okej, to możemy zaczynać. Wow, trochę z innej perspektywy dzisiaj. No i co? Hej, witajcie, to jest wersja, witam was bardzo serdecznie na streamie premierowym. Dzisiaj zaczynamy sequel, na który fani Metroid oczekiwali przez 19 lat. 19 lat od premiery Metroid Fusion. 15 lat. 15 lat, odkąd pierwszy raz twórca serii Yoshi Sakamoto poinformował o tym, że istnieje projekt Dread, Metroid Dread. No i jedziemy! No i jedziemy! Witam jeszcze raz wszystkich tutaj zgromadzonych. Dużo was tu jest, więc wyjątkowo. Generalnie się do was dzisiaj zwracam, także co? Metroid Dread! Metroid Dread! Standardowo dajcie znać, czy głośność jest ok, czy nic nie trzaska, bo miałem przy jednej testowej próbie takie nieprzyjemne trzaskanie, ale kurczę, aż trudno w to uwierzyć, że będziemy za chwilę kontynuowali, że będzie zaraz kolejny rozdział historii Samus i Metroidów. No i zobaczmy. Metroid Dread. Ekran startowy. Standardowo 3 sloty. No i zaczynamy. Metroid, latający organizm, który wysysa energię z jej zdobyczy poprzez kontakt fizyczny. Metroidy oryginalnie zostały stworzone przez Chozo i nazwane ich określeniem na ostatecznego wojownika. Ich wartość jako biobroni wywołała wiele kryzysów i jako rezultat wszystkie ślady po nich zostały wyeliminowane. Zostały. One wyginęły. Podobno. Ale wiadomo, jak to jest z wyginaniem Metroidów, to praktycznie nigdy nie jest. Nigdy nie jest prawdziwe. Pasożyt X, żelaznowy pasożytniczy organizm. Pochodzący z planety SR388 może absorbować DNA nosiciela żyjącego lub martwego i replikować jego kształt. Podczas infekowania żyjącego nosiciela może nawet mieć dostęp do wspomnień nosiciela. Pasożyty X były kierowane nie emocjami, ale instynktowną potrzebą replikowania się i rozszerzania na silniejszych nosicieli. Ich niemożliwość bycia kontrolowanymi oznaczała ich jako bardziej niebezpiecznych niż metroidy, czyli ich jedynych drapieżników. I tak jak metroidy, one mają. Miały już wyginąć, już ma ich nie być. I tutaj widzimy to, co stało się w Fusion podczas wizyty Samus na SR388. Pamiętamy, zakażenie pasożytem X, usunięcie. Stroju. Bez żyjących metroidów na SR388 stała się ona domem dla przerażających pasożytów X, które mogły imitować jakiekolwiek żywe stworzenie. Nieświadoma tego postawiłem stopę na planecie, zostałam zainfekowana i prawie umarłam. Takie casualowe zdanie w sumie. I'm gonna die. Chyba dźwięk trochę spierczy, no to proszę mi powiedzieć. Sobie pozwolę szybko odpalić na Twitchu, czy faktycznie skwierczy, czy też nie. No to prosiłem, żeby powiedzieć, czy jest coś nie tak z dźwiękiem. Halo? Czekajcie, zaraz to ogarniemy. Chwilka. Tylko jedna rzecz. To wyjdę na chwilę stąd. To zrobimy. Chwila, chwila. Bo miałem ustawione jeszcze opóźnienie chwilowe, także muszę sprawdzić ustawienia. Dajcie mi dosłownie chwilę. Nie, 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 zaraz, zaraz.
Zaraz wrócimy, zaraz wrócimy. Pa, 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 pa. Tylko muszę sprawdzić. 55, dobra. To robi bye-bye. I za chwilę już, zaraz wracamy. Ja, tak jak mówiłem, wydawało mi się, że, bo ten błąd mi wyskoczył wcześniej, nigdy mi nie wyskakiwał na aksjomie, więc dzięki przechwytywarko, że akurat dzisiaj. Ale już zaraz z tym wracamy. Wyjście. Urządzenie wideo. Może być trochę głośno, mogło być trochę głośno, ale muszę ci akurat dać znać, czy jest lepiej. Dobra, dobra, o to chodziło. Super. Super, świetnie, dobra, teraz możemy jechać. W miarę bezproblemowo. Mam nadzieję, że już do końca tak zostanie. No, to jest standard, to musiało wyskoczyć w końcu. Jeden. Come on. Okej. Okay. Powinno już być git. Jedyne co mnie uratowało, wracając do wprowadzenia. Jedyne co mnie uratowało, to szczepionka stworzona przez z DNA Metroidów. Teraz wyobraź sobie, że Samus jest antyszczepem, która zostawiła mnie jako jedyną osobę, która mogła sprzeciwić się X-om. Ta umiejętność została przetestowana natychmiast, kiedy wyruszyłam do laboratoriów kosmicznych, do stacji BSL, aby zbadać sygnał SOS. Jest SAX! Jest i piękna wyrenderowana SAX i jest wybuchająca planeta. Ciężko było odstawić Dreda, żeby oglądać więcej Dreda. Yo dog, I had you like Dread. Tam walczyłem z wieloma potężnymi formami X-ów, licząc to SAX, która była X-em, która naśladowała mnie w moim stroju mocy w pełnej sile. W końcu wyeliminowałam zagrożenie X-ów na SF-388 przez zniszczenie planety i laboratoriów. Po tym X-y i Metroidy były tylko wspomnieniami. Tak myśleliśmy. Po tym, jak wszystko zdało się zmierzać ku końcowi, Galaktyczna Federacja otrzymała tajemniczą transmisję wideo. No cóż to, chyba pasożyty X pokazały X-a, żywego i w terenie. Dokładna analiza udowodniła, że wideo było prawdziwe. Mimo, że nadawca był nieznany, transmisja została przesiedzona do pewnej planety. Nazywała się ZDR, ZDR. Jeżeli X jakkolwiek przetrwały zniszczenie, byłyby zagrożeniem dla całej galaktyki. Galaktyczna Federacja wysłała drużynę badawczą 7 MMI, aby zbadać sprawę. Nie będzie dużym spoilerem chyba, jak na tym poziomie powiem, że z MMI nie poszło do końca dobrze. EMMI to duży robot badawczy zaprojektowany, by przechwycić próbki polowe i wychwycić ich DNA. Ich niesamowita mobilność i ochronny pancerz zrobiony z najsilniejszych rzeczy we wszechświecie, nawet nie podanego jakiegoś materiału, ale wierzymy, praktycznie zagwarantowało sukces misji. A niedługo po ich przybyciu na ZDR stracono wszelką komunikację ze Stalinium. O nie, nie, nie. Z Misilium. Oj tak, misil najpotężniejszy materiał w galaktyce. Co się dzieje na ZDR? Czy planeta naprawdę jest zainfekowana X-ami? Jako jedyna odporna na pasożyty, to moim zadaniem było iść tam i się dowiedzieć.
Okej, okay, czyli jesteśmy już po wstępie. To teraz jedziemy z drugim wstępem. Jedziemy z cutscenkami. Powoli się rozkręca dread, powoli, ale jest to zrozumiałe. Samus Returns miało wstęp, Super Metroid miał wstęp, zresztą Fusion również, więc to jest praktycznie sztampa gatunku, żeby mieć krótki wstęp. No i co? Teraz. You'll soon be entering ZDR's atmosphere. O, widzicie, też mają licznik, tak jak my na streamie. Jest Jadam, jest i nasz ulubiony bot podpowiadacz z Fusion i najbardziej przyjazny generał z Odrema. O, boj, boj, boj. Tak, jest i autoryzacja. Widać, jest standardowy zwrot Lady, jest wszystko jest na miejscu. Jak coś to podkreślam, bo ja zamorduję. Bez spoilerów. Bez podpowiadania. Myślę, że to jest oczywiste, ale przypominam. Co by nie było wątpliwości. O, okej, okay, dobra. Czyli wleciliśmy na planetę i nagle jesteśmy z powrotem w podstawowym power suit, w podstawowym trybie, znanym z Fusion. Jest ten czerwono-niebieski schemat z białymi stawkami właściwymi dla Dreda. No okej, okay, co się stało? Co się stało? Okej, czyli mamy flashback do tego, co się stało. Spróbuj podłączyć się do sieci placówki. Any objections, lady? Let's go! Okej, czyli zjechaliśmy window do głębi planety. Tymczasem. Dread jest chyba pierwszą grą z serii, w której Chozo, którzy gdzieś się w tle pojawiają przez większość serii, Chozo pojawiają się we własnej osobie. Tak, to jest ta scena z trailera. Lightning Armor, słuchajcie, Lightning Armor. Tak mi się wydaje, że to jest Lightning Armor Samus Returns. O nie, to super missile. No, pomarańczowo-biały. Pomarańczowy jest od stroju, który dostaliśmy na koniec Fusion, a ten biały. Spekulowane jest, że to jest po prostu regeneracyjna funkcja Power Suit. Yeet. I to się stało. Także wielki Chozo przyszedł i zarąbał nam upgrade'y. Co byśmy mieli wymówkę do ich ponownego zbierania przez całą grę. Sam już zobaczyła missile, tak. Gdzieś tam w tle był missile upgrade, zdecydowanie. Renka. I co? Czy zaczynamy rozgrywkę? Tak jest! Okej. Okay. Czyli lewy krzyżak przybliża nam mapę. To już wiemy na start. Oh boy, zaczynamy! Zaczynamy! Tak, to są te ptaki. Co my mamy na start? Co mamy na początek? Mamy strzał, jest możliwość celowania dowolnego w każdym kierunku podczas biegu. Stojąc również możemy w każdym kierunku strzelać, także jest ta funkcja zachowana w Samus Returns. Jest zwykły skok, wall jump, również tak jak w Samus Returns, nie mamy możliwości powrotu do ściany, czyli jest pojedyncze odbicie. Chwytanie się krawędzi również jest. Mamy misile właśnie pod prawym bumperem. Jest misil.
Nie ma laserka przy tym, więc trzeba będzie jakoś ręcznie. A nie, laserka i tak nie ma, laserek jest tutaj. Samus got the moves. Czy Samus... Samus w ogóle chyba ma najlepsze agility. W ogóle fakt, że ta gra chodzi w 60 FPS-ach już w tym momencie powoduje, że płynność jest bardzo duża. Pierwsze drzwi, które mamy, są zamknięte za charge beam. Za charge beamem prawdopodobnie. I teraz tak. Okej, dobra, jest slide pod lewym triggerem. Także teraz możemy slajdować, co jest nowością w serii. Zazwyczaj poruszanie się po niskich powierzchniach. Kulki nie ma. Nie mamy kulki. Nie mamy morfbola. Możemy zresztą sobie wejść do menu pauzy, zobaczyć, co tu mamy. Artaria to jest pierwsza strefa, na której jesteśmy. Mapa globalna. Widać, że nie ma tutaj za dużo jeszcze. Jesteśmy póki co tylko tu. Samus, Power Beam i Missile, i Power Suit. To jest jedyne, co mamy póki co. Są jakieś... tutorialowe. Missile mogą niszczyć missile bloki i... zasłony. Również odkryć ukryte bloczki. Czy jest... Nie ma oddzielnego guziku do biegania, z tego co widzę. Mamy jedną domyślną prędkość, także nie ma czegoś takiego jak Noob Bridge z... Super Metroida. Okay, są nasi pierwsi przeciwnicy. Jesteśmy na planecie. Jest kontynuowane to opowiadanie przez wygląd środowisk, przez wygląd plansz z Samus Returns. Widzimy w tle, że ta planeta żyje, że mamy jakieś obce organizmy. Możemy sobie spokojnie, precyzyjnie wycelować. Chwyt. Tak jest, show not tell, dokładnie tak. Są punkty zapisu? A nie, to jest amunicja. Nie poznaję tego w Samus Returns nie będę tego poznawał i tutaj. Ostatnim przedmiotem będzie wyrzutnia chips Letenus. Tak! Tu mamy missile block do zniszczenia, ale jeszcze nie musimy... Nie no, musimy. Tutaj Morph Ball nas zaprowadzi. Jedna rzecz, do której mógłbym się trochę przyczepić. Nie jestem przyzwyczajony, słuchajcie, zupełnie nie jestem przyzwyczajony do tego, że mamy slajda. To jest dla mnie nowość. Trudno będzie się do tego przyzwyczaić. Okej, okay, tutaj chyba mamy pokój nawigacyjny. Tu możemy się podłączyć z siecią. Możemy Adama podłączyć do środka. Wizualizator jest, w razie co, muzę można puszczać. So you've accessed the network station. Well done, Samus. Dobra. I have reviewed your vital signs and video log from the data. Czyli Adam zrobił już przegląd śladów życiowych i naszego nagrania z GoPro wbudowanego. Stały się dramatyczne zmiany w fizyce Samus. Fizyczne amne... Sprytne. Misji. O mój Boże. Sylwio, co żeś zrobiła najlepszego? Z tą komendą. O boj. Ale teraz będzie. Spam misilem. Słuchajcie, to ja chcę widzieć wykrzyknik misil przy każdym zebraniu nowej kapsuły. Zdaje się, że był Chozo. Nie jest znana tożsamość atakującego. Musimy wrócić na statek, na powierzchni. Wiele stref, tak, oczywiście. No Adam, tak te gry działają, dude. Global map. Kontrolce na przyszłość, okej. Są kieszenie niskiej temperatury i przez DNA metroidów mamy wrażliwość na takie środowiska.
There are many such cold areas scattered underground. Do not enter them with your basic power suit. One final thing. Nie możemy transmitować się przez radio, więc kontakt z Adamem tylko w stacjach nawigacyjnych. Aczkolwiek, no mówię, mam nadzieję, że będzie to w miarę ograniczone. Nie będziemy musieli nawiązywać kontaktu z Adamem, bo na przykład ta pogawędka była trochę długa. Ciutkę. Co my tu mamy? Armor Recharge Station, ok, czyli mamy oznaczone. Możemy sobie odpalić mapę globalną i widzimy, że statek jest hen tam na górze. Dosyć daleko. Także mamy nasz pierwszy cel bezpośredni. Musimy... O, amiibo! Co to w ogóle sobie mamy? Save point, checkpoint, kontrolki. Czy można zmienić kontrolki w ogóle? Nie. Są ustawione na stałe, co pewnie zmartwi co po niektórych. Wibracje, amiibo. Okej, okay, kolejne drzwi zablokowane za charge beamem. Tutaj jest slajdzik. I mamy tutorial melee countera. Działa tak samo jak w Samus Returns. Kiedy zobaczymy, że świeci się przeciwnik podczas ataku, możemy nacisnąć X, aby skontrować. Dzięki czemu mamy wzmocnione ataki? Jak mi się zdaje. Wzmocnioną siłę rażenia z naszych broni. Aczkolwiek z tego co czytałem, tutaj gra nie ma tak bardzo polegać na melee counterach. Można będzie spokojnie atakować przeciwników z dystansu. Oczywiście, jeżeli pokonamy przeciwnika, który został ogłuszony kontrą, to zrzuci on nam więcej przedmiotów. Kolejny Souls-like. No tak, wiadomo, że Samus z metroidowym DNA bez Varii będzie obrywała od zimna. W Fusionie Varia dopiero umożliwiała dostęp do tych zimnych stref. Szybko dosyć przeciwnicy nacierają w porównaniu do... O! Słuchajcie, widzę spot, do którego będzie się można bomb jumpem dostać. I to jest strefa Emmy. To jest strefa Emmy, już widzę po drzwiach. Dash melee podczas biegania. To też jest coś, do czego będę musiał się przyzwyczaić, bo tutaj pamięć mięśniowa. Trochę mnie... Okej. Jeżeli strefa na mapie się świeci, oznacza, że jest tu gdzieś ukryty przedmiot. Dobra. Mam nadzieję, że się nie softlockowałem teraz. In before softlockowałem się właśnie. Nie uci mi, że się... Nie softlockowałem się chyba, nie? O nie, tu coś jest. Dobra. Okej. O, uwaga! Pierwszy misil! Słodki Boże. Tak, są dwa na paczkę, są dwa misile na paczkę i mamy odciętą drogę powrotu. Znaczy, że musimy wejść do tego pomieszczenia teraz. O, okej, dobra, i wiem, co tu nas czeka. Przynajmniej wydaje mi się, że wiem. Tak jest. Pierwszy Emmy. Trochę zepsuty. Wiecie, jeżeli takie roboty wysyłamy na wyprawę badawczą, to ja się nie dziwię, że nic z tego nie ma później. Okej. Oczywiście pierwszy Emmy niezniszczalny. Okej, ale udało mi się wyprowadzić kontrę. Chyba, że po prostu trzeba było i ja po prostu teraz myślę, że jestem sprytny, a nie jestem. Ale dobra, mamy pierwszy pościg. Zepsuty Emmy. Że zakres zwykłych... Trudno powiedzieć, bo nie wiem, nie mam pojęcia. Jak dostaniemy pierwsze misile, super misile, to zobaczymy, czy będzie tak jak w Superze, czy też nie. W Fusionie, czy też nie. Także pierwsze starcie z Emmim na naszą korzyść. I otrzymujemy. Przekonamy się później, czy był to skill. Próbowałem, bo...
z Emmy jest tak, że można je skontrować, ale w bardzo specyficznym momencie jest bardzo krótkie okienko na to, żeby skontrować Emmy, więc zastanawiam się, czy to było to, czy po prostu trzeba było skontrować Emmy w tym momencie, czy to było jakieś tutorialowe kontrowanie, nie wiem, może okaże się później. Energia z jednostki centralnej przemieniła działko w działo Omega. Omega Lul. Omega Blaster aktywowany. Okej, widzę, że mamy Omega Blaster. Okej. To jest ciekawe. Bardzo mi się podoba to, ta zmiana ujęcia. Dosyć kinowo to wygląda w ten sposób. Znowu ten Mega Man Unsub. Jest ten Jump and Shoot Man i Slide Man. Kurde, ale to świetnie wygląda, ale to świetnie wygląda, naprawdę. Okej. Tym razem mi się nie udało. Za wcześnie nacisnąłem. Za wcześnie. Okej, czyli pierwszy zgon od tego śmieciowego Emmy. Trochę mi smutno. Ale w sumie nie, trochę za wcześnie zatrybiłem, za późno zatrybiłem, żeby wyładować to działo. Ono się bardzo wolno ładuje. No i co, pierwsze koty za płoty. Okej. Teraz możemy ładować. I porobione. Pierwszy Emmy zniszczony. Ja się i dalej się będę zastanawiał, czy tamten counter był moim skillem, czy to był tutorial. Omega Kanon wyczerpany. Także jest to jednorazowa umiejętność, jak widać. Mamy jedno użycie Omega Kanona na Emmy. Jak już zniszczymy, to nie ma później. Na mapie tam dalej nic nie było. Został stanosowany. Snap. Czy Emmy się zabija? Tak. Emmy są do zniszczenia tylko Omega Kanonem. Tylko i wyłącznie. Okay, także pierwsza strefa Emmy za nami. Taki tutorialowy wprowadzający. Nic strasznego. Tylko jedna głupia śmierć. Wracamy w takim razie. Tu mamy pierwszą windę. Ale co tam? Idziemy dalej. Zobaczymy, czy można dostać się do jakichś innych stref już teraz. To jest chyba kolejna strefa Emmy, więc nie za bardzo. Mamy zresztą wodę. Słuchajcie, od razu powiem jedną rzecz. Jak nie zdążę komuś odpowiedzieć na coś, to musicie zdzierżyć mnie dzisiaj, bo dużo się dzieje i ja też jestem trochę zaabsorbowany tym, co się dzieje na ekranie. Musicie zrozumieć. A tą szczołą rakietą nie można. A... Nie. Tam w wodzie. A, dobra. Fusion działa w 60 klatkach. Powiem szczerze, nie wiem, faktycznie można tutaj chyba wpakować rakietę. Muszę zwracać uwagę na te zabarwione na czerwono klocki, bo one są zniszczalne rakietami. Okej, czyli dosyć szybko. Okej, to teraz zweryfikujemy to, co Shinji pisał o Emmy. Czy będę też umierał z 50 razy? Czy też uda się jakoś sprawniej to ogarnąć? Bo to jest chyba właśnie takie drzwi, które wyglądają na takie, jak widzicie, a nie inne. To są właśnie, wybaczcie elokwencję, to są właśnie drzwi do strefy Emmy. To jest Spider Magnet. Nie możemy tutaj walljumpować. To są od nowej znajdźki do Spider Magnetu rzeczy. Jest taki ciekawy filtr. Jest dużo... Po angielsku to się grain nazywa. To takich drobnych zakłóceń. Drobnej takiej... Misil tam jest na górze. Trzeba będzie po to iść. Ziarno. O właśnie, ziarno. Chodzi o ziarnistość, tak. I szarości. No szaro to zaraz będziemy mieli przed ekranem, bo oto pierwszy poważny Emmy. Okej, jest scena z trailera E3, z tego pierwszego pięknego trailera, który nam oznajmił Dreda. No i co? Pierwsze starcie z poważnym Emmy, zobaczymy, jak to wyjdzie.
A bonsy tu sto... Okej, on nas słyszy, on nas słyszy. Right. Tutaj nie skoczę raczej. Up. Górą. Dołem. Okej, tu powinniśmy się móc schować, dobra. Chyba. On nas nie zauważy tutaj, prawda? Nie! Dobra. Także pierwsza strefa Emmy zaliczona. Pierwsze koty za płoty. Jesteśmy w domu, że tak powiem. Tu możemy sobie od razu wejść wall jumpem. I kolejny missile tank. No i nie dziwię się, jeżeli tutaj intencjonalnie można wejść wcześniej. Okej, strefa nawigacyjna. Okej, czyli musimy tu się podłączyć do Adama. No dobra, czyli... iście fusionowe rozwiązania. Nie ma możliwości uniknięcia tych stref nawigacyjnych, jak widać. Emmy mogły zostać zhakowane i każde Emmy będzie wrogie. Emmy mogą nas usłyszeć. Po wykryciu wibracji Emmy wchodzi w tryb rekonesansu, aby prześledzić źródło dźwięku. Emmy rozpocznie pościg. Częścią protokołu jest zamknąć strefę Emmy. Tak, tak, to już wiemy. Okej, czyli basically na tych małych strefach gramy w GTA, unikamy policji i musimy chwilę przycupnąć, żeby skasować znacznik pościgu. I system kontroli musi pozwolić im operować tylko wewnątrz tego zakresu, wewnątrz tych stref. 99% prawdopodobieństwo śmierci, 99%. No tak, Adam teraz mówi o tych oknach na kontrę. Dobra, musimy unikać schwytania, znaleźć wyjście, oczywiście. No dobra, zapisujemy. Na razie się dzieje ładnie, na razie jest bardzo dynamicznie to wprowadzenie. I co? Którędy teraz? Tu jest zamknięte, tutaj są drzwi i tu jest charge beam. Czytałem właśnie z wstępnych opinii, że początek jest dosyć mocno... dosyć mocno liniowy, zaś później ta gra się otwiera. Zobaczymy, na ile to prawda. Dużo misili trzeba. A, i tutaj Morph Ball jest potrzebny. Czy to jest na mapie zaznaczone misil? Tak, tutaj też. Dobrze, czyli upgrade'y do zebrania się automatycznie wyświetlają na mapie. Super, dobrze wiedzieć. Tu jest... A, czyli widać też, które zdobyliśmy. To jest akurat przydatne. To jest całkiem przydatne. Wiedzieć, co zdobyliśmy, obviously. Dobra. To co? Idziemy na spotkanie. Z Emmy. Możemy wyjść, tu już wyszliśmy. Którędy teraz mamy iść? To jest pytanie. Zobaczmy na mapę. Tędy jeszcze nie byliśmy, więc tędy pewnie byśmy chcieli się udać. Okej, dobra. Sprytne. O, fuck, jestem w potrzasku. Ciekawie wyskoczył ten Emmy. O Jezus Maria, on jest tu. Fuck my life. Dobra. Czy tędy mogę wejść? Dobra, teraz to nie jest istotne. Teraz musimy uciekać. Dobra, on nas nie widzi. Słyszę wibracje, co prawda, ale możemy mu trochę uciec. Na pewien dystans. Spider Magnet, tutaj nie wejdziemy przez ścianę. Tutaj też nie wejdziemy, bo Morph Ball, więc nawet nie ma co tego niszczyć. To możemy zniszczyć, dobra. Tu jest jakiś upgrade, co to jest? Let me check. Nie wiadomo. Czy da się skakać podczas wślizgu? Czekaj, bo chyba... M jest? Nie, M jest tam. Można, spokojnie można ślizg przerywać skokiem.
Tu na dole chyba Wavebeam nam się przyda, z tego co widzę. Okay, widziałem go, widziałem na górze, że czeka na nas Emmy. Możemy wyjść ze strefy. Dobra. Okej, powiem szczerze, że po tym co słyszałem w recenzjach, to nie spodziewałem się tego, że te strefy będą budowały aż takie napięcie. Mogę powiedzieć chyba, że... O Boże, czy to jest jednostka centralna? Wydaje się, że tak, to jest chyba ta... Nie. Nie wiem, może to jest jednostka centralna, może tutaj będzie Omega Cannon, ale to dopiero po Morphballu, którego nie mamy, jest... Ile czasu już gramy? Ponad pół godziny! Emmy są bardzo szybkie, Emmy są bardzo zwinne i pokazują się wtedy, kiedy się tego najmniej spodziewasz. To jest w sumie... To w sumie bardzo buduje napięcie. Jestem w sumie pozytywnie zaskoczony tym, jak na razie zostały Emmy zrealizowane, a to dopiero pierwszy. A na razie jesteśmy już po tej strefie, także to E-Tank tam jest, dobra. E-Tank Winters. Nie weźmiemy go teraz do... Śmiesznie wygląda w sumie z tym E. I. Kontra mi nie weszła. Misil. Nie wezmę go chyba teraz. Nie. Nie. Nie go chcę. Dajcie mi ten misil. Dobra, nie będę. Myślę, że Eł. Tak. Samus zbiera Eurosy. Na ZDR można spotkać bardzo ciekawą ziemską walutę. O, nie mam tu mapy. A nie, już jest, dobra. Na chwilę zniknęła. A jak celuje, to ona znika, dobra. Ciekawe, czy będzie Emmy. Powiem tak, jestem ciekaw, czy będą Emmy, które są... Słuchajcie, zainfekowane przez X-y, przez pasożyty X. Chyba nie, chociaż, bo zastanawiam się, czy Emmy może, czy X-y mogą skopiować organizmy, czy w ogóle jakieś tam nieżywe, nieżyjące przedmioty, nieożywione. Tu chyba jest mapa. Cześć, Xon. Zajebiście się spało. Dzisiaj jest jakieś wysokie ciśnienie, albo niskie chyba, bo jest dosyć śpiący dzień ogólnie, mam wrażenie. Okej, fioletowe pokoje to jest transport, żółte to jest zapis. W ogóle... Czy ktoś zwracał uwagę na to, co się pokazało, bo ja przez chwilę się wyłączyłem. A, część mapy. Mapy chyba się pokazała? Co się pokazało? Nie zwróciłem uwagi zupełnie. Okej. Amiibo. Mam wrażenie, że ta mapa jest ogromna. Ja mam nadzieję, że ta mapa jest ogromna. Naprawdę bym chciał, żeby to był duży Metroid. Wow, te wall jumpy są takie smooth, takie płynne, ja cię chrzanie. Wielki chłop pokonany, jest misil! Kwadraciki pokazujące, gdzie pokoje będą, okej. Jak tam fabuła gry? Na razie jest jej bardzo mało, w sensie no... Wiemy, że przyszedł wielki Chozo, zabrał nam upgrade'y. I w sumie to tyle na razie. I musimy wydostać się na zewnątrz. Wiemy też o tym, że były sobie roboty Emmy, które miały zebrać DNA, zbadać, czy są X-y na planecie, ale kontakt z nimi w sposób w tajemniczych okolicznościach zaginął. A ja ewidentnie nie umiem dzisiaj mówić do końca poprawnie, więc musicie to zdzierżyć z ekscytacji. Tak! Ta gra actually... O Boże! O Boże! Wracamy do strefy Emmy. Co to jest? To się da zniszczyć? W
fuck. Fuck. Get the fuck out of here. Mnie tu nie ma. Dokąd teraz? Co tu jest? Okej. Nie mam na to czasu. Chyba. Muszę stąd wyjść, muszę gdzieś iść. Tylko gdzie? Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo... Czy to mogę w ogóle otworzyć? Nie wiem, czy chcę próbować. Stąd wyszliśmy, więc tu... Nie mogę przejść. I niestety... Okej, chyba wiem, co muszę tu zrobić. Muszę podnieść poziom wody na tyle, żeby ta platforma się podwyższyła i się później prześlizgnąć tutaj na dole. Zobaczcie, w tym miejscu. Nie masz... nie grasz w doku? Nie zdążyłem z tym! Nie zdążyłem z kontrą! Jak to dziadostwo się tu pojawiło? Ale myślałem, że wcisnąłem kontrę w odpowiednim momencie. No dobra. Także... Dopadł nas. Emmy. Słyszy nas. Jest bardzo... Widzę, że jest ciasno. Nie jest luźniutko, jest ciasno. Wyjątkowo. Dobra, to co? Robimy jeszcze raz. Tędy. Musimy sobie jeszcze trochę napuścić tej wody. Fuck off! Czy mi się wydaje, czy slajd nie robi dźwięku? Nie zwróciłem uwagi nawet. Czy on znowu tutaj będzie chciał? Tak! Okej, dobra. Nie idę tu już. Okej, wyszliśmy ze strefy Emmy. Okej. Dajcie mi chwilkę. Jedną rzecz... zrobię. Okej, jestem z powrotem. W ogóle też atmosferycznie mam oświetlenie w pokoju, także... Co tu jest? To jest chyba... To nam odnawia energię, okej. Okay. Fucking do it again. No bo nie myślałem, że on tam będzie znowu. Myślałem, że może będzie coś innego. Jakoś inaczej się przemieszczał. Okej, powiem wam tak. Ta gra na początku jest ewidentnie bardzo liniowa. Ale ewidentnie bardzo mi to nie przeszkadza. W sensie, no, musi być, bo teraz nie mam żadnych upgrade'ów. Byłoby dziwnie, gdyby dało się już teraz gdzieś iść. No pomyślmy sobie o Super Metroidzie, który również na początku dawał jedynie... O, bo to jest ten zimny fragment. Tutaj nie możemy wyjść, okej. Na początku sam Super dawał nam tylko pewnie ograniczony zasób umiejętności. Da się niby celować w ruchu, ale dla mnie i tak dużo bardziej przyjemne jest celowanie na stojąco. O! Pierwszy upgrade. Jest Charge Beam, jest Jingle. I pierwszy upgrade to jest Charge Beam. To jest bardzo ciekawe. Nie mobilnościowy upgrade, nie Morph Ball, tylko Charge Beam jako pierwszy. Wiadomo jak działa, ładujemy, strzelamy. Samus może również wykonać ładowany atak przez spin jump. Jak widać. Ale to wszystko ładnie wygląda. To się tak świetnie animuje.
taka płynność w ruchu, niesamowite to jest. Strasznie mi się to podoba. Okej, czyli mamy trochę więcej dostępu teraz do różnych stref. Melee counter jest bardzo skuteczny tutaj. Dobra, dokąd możemy teraz się udać? Tutaj są zwykłe power beam doorsy. Tak? Tutaj jak wyjdziemy, to chyba do strefy startowej z powrotem, tak mi się wydaje. Tak, gameplay zacząłem, bo zacząłem równo o 19 praktycznie gameplay. Wprowadzenie samo trwało z 5 do 7 minut. Okej, to są zwykłe drzwi, zobaczymy co tu jest. Mam nadzieję, że nie lubisz mieć HP. A tu jest Morph Ball, dobra, czyli to jest taki skrót powiedzmy. Okej, czyli to już jest zwiastun takiego dobrego designu poziomów, czegoś co ja bardzo lubię, czyli sieci skrótów, która pozwala nam dostać się w różne miejsca. Okej, Charge jest całkiem szybki, w miarę jest szybki, to pozwala nam na sprawne jego korzystanie, że się opłaca. Dobrze wiedzieć. Wracamy w takim razie do strefy z windą. Widać, że jest tu jakiś milec na nas czeka. Fajnie to wygląda w tym tle, nie mogę z tego, ta gra naprawdę dobrze wygląda. Dobrze są różnego rodzaju jakieś takie elementy środowiska pokazane. Że ta planeta żyje w tle, coś się dzieje. O, i tank chyba, tak mi się wydaje. Tak jest, mamy 100 HP. Ładowalne drzwi. Tam był zapis, ja się chyba wrócę, wiecie, ja... A nie, nie mogę. Gdzie jest mój Morph Ball? Gdzie moje bomby? Gdzie mój bomb jumping? Charge Beam dużo nam pomaga załatwiać problemów. Podoba mi się to, że tutaj Charge Beam został ewidentnie usprawniony, żeby szybciej się ładował, bo on się ewidentnie szybciej ładuje i to o wiele bardziej pomaga w jego ciągłym używaniu, bo moim największym problemem z Charge'em całej serii było to, że on w miarę wolno się ładował. Tutaj jest niemal błyskawicznie. To jest chyba pierwsza strefa Emmy. Tu nic nie ma ciekawego. Jop. I tu jest punkt zapisu, tu możemy sobie zapisać. Dalej nie możemy wejść na górę, a bardzo bym chciał. Tu są charge beam doorsy. Missile! O nie, strefa M, ja nie chcę, ja chcę do missile. Chuje, wyciągnijcie mnie! O! Jesteśmy chyba przy jednostce centralnej, która jest gdzieś... Tak? Zresztą tak tutaj... Gdzie my... Kurczę, jesteśmy teraz? A? Co to jest? To jest jakaś kamera? Gdzie ja teraz mogę pójść tutaj, słuchajcie, dalej? Jest mnóstwo... rzeczy do ogarnięcia w tej strefie. Ja nie mam pojęcia, dokąd w sumie... Dokąd iść, dokąd się udać. To jest naprawdę, naprawdę ciasne okno. Witaj w strefie misil.
ciasnej. Strasznie ciężko to złapać, z tym się zgodzę. No bo jest to oko. Kurczę, nie wiem, czy to nie jest raczej Emmy. Wydaje mi się. Słuchajcie, trzeba odpalić mapę i trzeba zobaczyć, co my tu możemy zrobić. Ten missile tank jest ewidentnie do zdobycia po spider magnecie. Tu są zwykłe power beam doorsy. Okej, okay. Czyli tu nie. Tu są jakieś power beam doorsy. Aha, okej, okay, ja chyba wiem. Wydaje mi się, że wiem, gdzie możemy iść. Był taki duży, żółty kloc, który... który wymagał od nas strzelenia albo szybko pociskami, albo... No zobaczcie, nie możemy, kurde, w ten sposób. Cwanie. Który wymagał od nas takiego strzelenia. Także były takie trzy lampki. Były takie trzy lampki, które się zapalały, jak strzeliśmy promieniem. Koleżanka pisze, gramy coś, nie wyjaśnia więcej, znika. Wow. Chad move. Ha? Co jest? Czemu tu nie ma wstępu? Sensor lock door. Aha, okej, okay, w ten sposób. Mogę sobie... W sensie chodzi ci o to, czy... Mogę sobie chyba tutaj zapisać. Yep. Sigma female. W prawym górnym rogu mamy kolejne drzwi wywokowane za charge beamem. Mamy kolejny missile. Tak, Monka jest, to jest taka emotka, którą możesz tutaj zobaczyć na czacie. Wyraża zaniepokojenie. Jest zablokowany dostęp. Okay, ale tu możemy przejść, dobra. Missile był, tak, był missile. Wydaje mi się, że jest trochę więcej... większy czas, żeby użyć kontry. Słuchajcie, ja jestem ciekaw, czy my na tym streamie w ogóle dostaniemy Morphbola. Oh boy, jesteśmy w ognistej strefie. Nice. Ładnie to wygląda. Żywe są te kolory, bardzo żywe. Żywe, ciepłe. Wow, 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 wow. Gorąca strefa. Gorące strefy w twojej okolicy. Idziemy stąd. A tu jest chyba stacja zapisu. Yep. Morphball to ostatni upgrade, tak. In before te zmiany w fizyce, w tej w fizyczności samo, o których mówił Adam, to jest to, że nie może już się zmieniać w kulkę. Czatuj z gorącymi strefami w twojej okolicy. Nie powiem, bardzo pomaga to, że można wycelowywać te nasze promienie w różnych kierunkach. Tu jest winda? Nie, przekierowaliśmy pływ paliwa termicznego. Cokolwiek by to robiło. O ty naiwny istoto. Okay, blokowaliśmy jakieś drzwi. Nie jestem do końca pewien, co zrobiliśmy, ale ewidentnie przekierowaliśmy zasilanie, I guess. W pewien sposób. A właśnie, możliwe, że jest teraz chodnik w tamtych pokojach. No, no, no. O tym mi przez chwilę brzmiał jak Turian. Ja się zapomniałem, że mamy dash melee.
Pamiętasz, jak mówiłem, że mi się konsola rozładowała? No. Jednak ją podłączyłem. No, czyli Dread oddaje jednak, tak? I hope. A to nie tak, że odblokowałeś te wielkie... Właśnie też mi się tak wydaje, że tego rodzaju drzwi, jak te, które żeśmy odblokowali, to są też teraz w innych miejscach poodblokowywane. Bo czy jest tutaj coś więcej do zrobienia poza gorącymi strefami? Tu są te drzwi na sensory, to one się nam nie odblokują. O, Open Thermal Door. I tu są kolejne Open Thermal Door. I tu są... Okej, to wydaje mi się, że tak, że to może być... Że to może być to. Ale nie. Okej, możemy sobie pogadać z Adamem. Ewidentnie. Nie ma zapisów na temat naszego atakującego Chozo w danej bazy Federacji. Czy dużo? Chyba nie. Przekierowaliśmy paliwo termiczne i odblokowaliśmy jeden rodzaj drzwi. Są zapisy na temat wojowniczego plemienia Chozo. Widzieliśmy artefakty, architekturę na tej planecie. To było jedno z ich osiedli. No tak, mogliśmy zostać wywabieni wideo z X-ami. Musimy wrócić na statek. Jop. Tak, tak, musimy szukać Omega Blastera. Nie chce mi się słuchać ci... Z całym szacunkiem, Adam, ale nie chce mi się słuchać tego pierdolenia. Idź stąd. Przynajmniej można go szybko przeskipować. Gdzie nie musieliśmy chyba w ogóle... Czy musieliśmy? Chyba musieliśmy z nim pogadać, bo te drzwi się inaczej nie odblokowywały. O, hej! Zobaczcie, co jest przed nami. Tutaj to odblokowaliśmy pewien rodzaj drzwi. Mamy tutaj drzwi termiczne, które się nam odblokowały i teraz możemy chociażby tu, zobaczcie, pójść. Ale te strefy Emmy są duże. Ja pierdzielę. Ja myślę, że to są jakieś takie mniejsze pokoje, a to są naprawdę w miarę rozległe strefy. Szybciej się proszę otwierać. Niepokoi mnie to, że te drzwi się tak po czasie dopiero otwierają. O Boże, 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 Boże! Tak, proszę, jeszcze chcę spadać. Mhm. Ale żem spartolił teraz sprawę. Dosyć mocno. Dobra, prześlizgniemy się tutaj. Jest i Emi, jest i nasz przyjaciel. Okej, w ten sposób się uwracamy po prostu. To nie jest na misil? Nie. Wydaje się, dobra, wywabiliśmy Emi tam z góry, więc możemy... Jest teraz to iść nie do końca, ale możemy tędy górą. O Boże, najgorzej, jak ma się drzwi przed sobą z Charge Beamem. I trzeba je szybko otworzyć. A jest... A jest... Boss? Czemu tu są krążki od Mother Brain, ha? Czemu tu są krążki? Halo? Bo to jest Brain. Intrygujące. Czy te jednostki centralne mogą mieć jakieś powiązanie albo z jednostkami Aurora z Prima 3, albo faktycznie z Mother Brain? Gdzieś się ten pokój na mapie nazywa.
No, jednostka centralna. Tylko nie wiem, czy on był tak wcześniej podpisany tutaj. Oho. Jest dział Omega. Możemy robić robotę. Omega Blaster Online. Omega Stream Online. Okej, czyli teraz mamy trochę inny sposób działania. A, czyli mamy jednocześnie Omega Stream i Blaster. Dobra, w ten sposób. Ten Emi już idzie nam wpierdolić. Nie z tej strony. Fuck, 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 fuck. Taki Omega Skin nam trochę pomaga. Yes! Nice. Drugi Emi padł. Jesteśmy już po drugim Emi. Neat. Ale było blisko, było blisko. Byliśmy... Mam wrażenie, że powinienem sobie dać trochę więcej miejsca na unikanie. Jest i Spider Magnet. Spider Magnet pozwala nam się przyczepiać do tych niebieskich ścian. Do niebieskiej magnetycznej powierzchni. Co? Znowu to nie jest Morph Ball. I już mamy tę strefę Emi oczyszczoną. Także możemy teraz się po tej całej strefie poruszać, przemieszczać, basically. Widzimy, że zniknął ten szary filtr, że zniknęło ziarnienie. Wydaje mi się, że jest trochę szybszy niż... niż Spider Ball, ale może to jest po prostu jakiś mój rodzaj kopium. O wiele szybszy, czyli dobrze myślę. Właśnie ciekawe, czy Emmy będą miały jakieś takie atrybuty, które identyfikują też upgrade'y, które one dają. Nie możemy wejść z tej strony, więc musimy jakoś naokoło po tego misila. Chciałbym teraz w miarę możliwości zwiedzić tę strefę Emmy. Do pełni możliwości. O! W ten sposób można. Nie można, bo Morph Ball, którego nie mamy. God damn it. Okej, okay, ale dzięki temu powinniśmy mieć teraz dostęp do kilku innych miejscówek ze Spider Magnetem. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Zapiszemy. Czy mogę rozwalić całe ściany? Wrócę zaraz. Z drugiej strony na pewno nie mogłem iść. Łup. Potrzebuję trochę misili. Bo tutaj jest powierzchnia, która mi uniemożliwia powrót. Ale zaraz zobaczymy, czy... Czy mogę może wejść, faktycznie zniszczyć cały... Całą ścianę. A faktycznie. Pewnie ją zniszczyłem i nawet tego nie zauważyłem. Jezus Maria. Dobra, misil tank kolejny. O! W ten sposób działa wyjście z tej strefy, ha? Możemy teraz wejść do nowego miejsca. Na dole, czy coś jest? Tak, skrót! Zobaczcie, widzicie? Widzicie, jak nie trafiam? W ten sposób odblokowaliśmy sobie możliwość powrotu. Powrót będzie, widzowie. Będzie powrót.
drzwi. Wyglądają, jakby to były drzwi do bossa z tym okiem. In before nagle Kraid. Nie, bo to jest boss! Jest pomnik Chozo. Bombs. Jakiś zakamuflowany. I jest nasz pierwszy oponent. Bodajże Corpius się nazywa. Dobra. Pierwszy boss fight. Podobno bossowie są trudni tutaj. Zaraz zobaczymy, na ile to jest prawda. Daje misile, okej. Czy tego nie mogę? Trochę nie umiem celować, not gonna lie. Ale charge pomaga. Muszę pamiętać, że mogę spokojnie w miarę przycelować w Corpiusa. Dobra. Pierwsza faza, I guess, zaliczona. Nie wydaje mi się, że on umrze. O, będzie kamuflaż jakiś chyba. Nie powiem, że jest jakiś super kamuflaż, bo jest widoczny. Jop. Spider Magnet. Czyli co, teraz musimy jakoś przejść obok niego? O! Co jest? To jest ten! Gaping Dragon! Aha, w ten sposób to działa, dobra. Zostawia rzeczy. Okej, jest kontra. A, musimy w niego naparzać teraz. Musimy w niego nawalać, jasne. Możemy sterować Samus podczas tych interaktywnych cutscenek. Nice. Czyli te... Jeszcze na Spider Magnet mamy... Wszędzie praktycznie. Mamy Sili już. I tu musiałem wskoczyć, żeby tego uniknąć. Okej. Kolejna faza? Czy to już jest po bosie? Wygląda, jakby było po bosie, bo Samus... Tak. Fucking badass! Jesus fucking Christ, to jest Samus, nie to co w ODRM, ja pierdzielę. Dobra, mamy to, pierwszy boss za nami. Ja jestem... Ja dużo gram w Metroidy, okej? I chyba widać, Phantom Cloak. Samantha, jej siostra. Phantom Cloak. Mamy naszą jonową umiejętność. Dzięki czemu jest ona niewidzialna dla przeciwników i może się poruszać cicho, czyli coś jak w sam raz na pokoje z Emmy. No, 28 widzów. Bardzo ładny wynik. Nice. Cześć, Rychon. Czyli prawa gałka, żeby aktywować z pełnym Aeonem. Jeżeli Aeon zostanie wyczerpany, to będzie życie konsumować
nasz płaszcz fantomowy. No dobra. I Eon będzie się sam ładował, czyli nie tak jak w Thomas Returns, gdzie za punkty. No dobrze. Kurczę, Corpius był bardzo fajnym pierwszym bossem. Był bardziej rozbudowany niż większość metroidowych bossów. Bardzo dobra walka, naprawdę. Jestem zbudowany tym, co widzę. Jeżeli dalsze walki będą na tym poziomie, to wow. Aha, i teraz możemy, widzowie, zobaczcie, tu jest sensor. Phantom Cloak. Bambuzut. Tak jest. I teraz możemy się poruszać przez tego rodzaju drzwi. Czy możemy teraz tędy wejść? Tak jest. I jesteśmy w tej gorącej strefie. Czy to jest w ogóle nie? Jesteśmy, zobaczcie! To wszystko, co robimy, dzieje się dalej w jednej strefie. Tak wygląda mapa! To jest niesamowite! Ta gra jest naprawdę duża, tak mi się wydaje. Holy shit! Wow. I bardzo mi się podoba to, że te biomy się przenikają, że nie ma tylko takiej jednej, o, gorącej strefy, tylko że awatary są chłodne, pomieszczenie jest i gorąc. A gdzie teraz możemy wejść? Tu jest interaktywne urządzenie i tu jest access closed. Tu są drzwi z sensorem po prawej, to tu może się udamy. Cieszę się, że mogę przekonywać do Dreda. Ta seria naprawdę potrzebuje dobrych wyników finansowych. Naprawdę. Nie, Dim, jest dużo więcej regionów. Z 5 ze 6 co najmniej. 7 Emmy jest, ale nie musi być Emmy na region. Zakładam, że pewnie... Może jest... Może być jeden na region, a ten zepsuty był po prostu taki tutorialowy, czyli zakładam, że jest... może być ze 6 regionów z Emmy? Jestem gotowy uwierzyć, że Morwol będzie ostatnim upgrade'em i dłużej gramy, no... Ja naprawdę nie wiem, kiedy my tego Morwola dostaniemy. Boże, jak się przyjemnie gra. To jest przede wszystkim. W Dreda się gra bardzo przyjemnie, bardzo płynne. Ja to podkreślam na każdym kroku, bo to jest naprawdę coś, czego nieczęsto się doświadcza w grach ogólnie, tego rodzaju sterowania. Jest niezwykle płynne, niezwykle responsywne. Tam na dole jest chłop. Jestem ciekaw, czy tu jest coś ukryte, czy to jest po prostu wielki chłop. Chciałem, żeby coś zrobił. Nie, nic tu nie ma, dobra. Jak zbiorę 100%, tak, to będzie... w odwróconym zamku, oj tak, tak. Plus jeden. Mamy płomienie, które bardzo dziwnie wyglądają. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale one wyglądają, jakby zupełnie nie chodziły w 60 FPS-ach. Śmiesznie to wygląda. Jest jeden z tych pokojów z transportem, czyli to jest pewnie winda. Gorąc. Ukryty amiibo. Nie. Opie bandyto. Litości. Kataris, czyli jest winda nowej strefy. Wow. Znakomicie. Długo się trochę ładuje, ale możemy sobie popodziwiać model Samus. Ten wizjer, który jest bardzo ciekawy pod tym względem, że on został nieco zmodernizowany względem Fusion, ale jednocześnie pod pewnymi kątami wygląda bardzo, bardzo podobnie. To taki był pewnie cel. Żeby trochę ten hełm wysmuklić, ale żeby ten trójząb był dalej widoczny. Trójząb trydentem zwany. Yo, Monkae. Najlepszy loading screen. Gorąc. Kataris jest gorącą strefą. Wow, co to jest? Opinia o tym stroju bardzo mi się podoba. Ja bardzo lubię. Jak to się podoba?
Bardzo lubię ten... Dreadsuit. A, tu jest do zniszczenia, dobra. Tak się zastanawiałem, gdzie możemy iść. Tu na dół ewidentnie możemy zejść. Jiii! Nie wiem, czy chcę z nimi walczyć w sumie. Oni są dosyć potężni. Nie jest łatwo ich zniszczyć. Okej, mamy pokój nawigacyjny, czyli jest Adam. Upload. ZDR jest napędzane energią termiczną. Magma jest wtłaczana z wnętrza planety i przekierowywana. Okej, tu w katalizie jest centralny system przekierowywania. Jest routing. Tak, tak, tak. Zaraz mi powiesz, że... O, szufle mamy. Phantom Cloak prevents the enemy from... Dobra, dobra. Możemy ich omijać w ten sposób, ale zmniejsza to naszą mobilność. To już wiemy, to już wiemy. Nie może wyssać nam całej energii. Dobry wybór, Hitsuru. Bardzo dobry wybór. Lecimy dalej. To jest chyba do bomb. Wydaje mi się, że to jest w końcu do bomb. Do bomb, czyli do Morwbola jednocześnie, czyli jest możliwość, że... Już się bałem, że ci przeciwnicy są tak jak w tym, w Samus Returns, że będą mi szybko zżerać katastroficzne ilości HP. Wszystko tak, tak, wszystko okej. Okay. Ja też mam nadzieję, że to będzie... No, jak na razie, mi się wydaje, że ta gra jest tego warta. Świetnie się gra w tego Metroida. Co my tu mamy? To jest pewnie przekierowanie energii termicznej. Jop. Nowy Metroid to szef. A, nie możemy teraz... nie możemy teraz korzystać z tego rodzaju... Nie możemy korzystać z tych drzwi. A, tędy, dobra. Obviously. Zasoby w pełnym... Są w pełni. Zasoby w pełni są w pełni. Co jest? Nie trafiam w te... Misile mi się skończył zaraz. Nie, wszystko jest okej. Okay. Nie ma powodu do obaw. Czyli... Co teraz możemy zrobić? Bo... Zdaje się, że... Layout tej strefy będzie się zmieniał w zależności od tego, jak my będziemy przekierowywali pływ magmy. I zdaje się, że w jednostce centralnej, w tym centralnym pokoju, będziemy mogli tę magmę przekierować w ten sposób, żeby wszystko było odblokowane, tak przynajmniej mi się wydaje. Cóż to? Też na energię termiczną? Interaktywne urządzenie, okej. Okay. Te dziadostwa są wytrzymałe jak cholera, nie? Bardzo są wytrzymałe i bardzo misilożerne. Może nie muszę celować w ich powłokę ochronną, tylko prosto w ten... Nie wiem, czy to pomaga. No nowy Metroid bardzo oddaje. Dread jest... póki co... Czuję naprawdę dobrze.
Można też kontrować na ścianach spider magnetowych, dobrze wiedzieć. Zobaczcie, bo mi się czat usunął. Dobra, mam. Melee counter jak zwykle pomaga również... odepchnąć po prostu przeciwniku od siebie, niekoniecznie ich skontrować. Tutaj widzę po tej poświacie czerwonej, tej takiej pomarańczowej bardziej, że jest pokój gorący, że jest pokój, do którego jest waria potrzebna, to nie będziemy tam się pakowali na razie. A co jest pod nami? Wavebeam. Tu jest chyba grapple. Patrzymy na mapę, jest tam niewiadoma, czyli zakładam, że grapple beam. Speedrunnerzy, no. Chociaż na tym etapie nie widzę za bardzo możliwości, żeby sobie skracać drogę. Tu jest bardzo wszystko podporządkowane jednej ścieżce, jak na razie. Gorąco! O, mam energii. Nie teraz. Dlaczego akurat teraz? Nie mam energii! Tak, jest, tylko ja jeszcze nie byłem w Polsku, żeby odebrać. Także za tydzień będę. Jest limonkowy Emmy. Phantom Cloak. Użyty. Poszedł se. Dobra. Także mamy demonstrację tego, jak działa nasza nowa umiejętność. Zetknięcie się ze mną dalej będzie oznaczało pojmanie, oczywiście. Widać, jak sobie chodzi. O! Którędy teraz? Tędy, jak już mam naładowanego charge'a. Idę sobie... To był bardzo zły wybór. O mój Boże, to był bardzo zły wybór. Mam bardzo mało energii. Szybko trzeba myśleć, bardzo szybko. Szybciej. On mnie nie widzi. Okej, wychodzimy ze strefy Emmy. Tak, na razie wychodzimy ze strefy Emmy. Potrzebuję energii, potrzebuję hapeków. Pamiętam o Cloaku. Ale teraz nie było potrzeby, żeby używać Cloaka. Więc spokojnie. Gorąc zabiera, no... Znaczy, wiesz, widać, że jest taka poświata, która z tych drzwi wychodzi, więc to nie jest tak, że wchodzisz na ślepo. Masz ostrzeżenie, tylko ja po prostu jestem ślepy. Nie zauważyłem. Mam nadzieję, że gracz zapisał ostatnio. No, ten gracz tutaj zapisuje na tyle, na ile to możliwe, na ile są stacje do zapisu. Alright. Więc... Przekierowaliśmy znowu pływ energii termalnej, termicznej. Odnowiliśmy HP-ki. To jest to, co chciałem zobaczyć. Co? Nie wiem, czy to jest jakieś przejście, czy... Na pewno mamy ścieżkę dalej. Nie możemy przejść apparently jeszcze. Nie, musimy móc przejść, bo tu jest... gorące pomieszczenie. Nie musimy. Wiem chyba, co tutaj musimy. Wiecie, co musimy? Wejść do strefy Emmy z powrotem. Tak, musimy ewidentnie wejść z powrotem, bo wpływ paliwa został przekierowany. Więc pewnie będzie tutaj więcej drzwi odblokowanych. I tak by się mogło wydawać. Musimy po prostu iść za... Fuck! Cii.
Chciałem wyczuć kontrę. Jeden Emmy zajmuje się robieniem muzyki i remiksów, po czasie staje nagrodzony nagrodą Emmy. Wow! Czyli Phantom Cloak tu niestety nas nie uchronił, ale to tylko dlatego, że Emmy prosto w nas wszedł. Okay, ten właz jest otwarty, no to no. Okej, okay. Ez? Nie podoba mi się to, że te... że te roboty zużywają tyle pocisków, bo ja się po prostu boję, że nam nie starczy. Ale zawsze mamy charge'a. Charge pełni funkcję zastępczą wobec misaili, to jest bardzo dobrze wiedzieć. Fuck! Tu też jest poświata. Muszę pamiętać, tu widać te poświaty na spokojnie. Widać, gdzie są strefy z warią. Po prostu... muszę na to zwracać uwagę. Aha, co tu się dzieje? A, włączony mechanizm do Spider-Magneta. Cool. Pomieszczenie chłodzące. No to jest po prostu pomieszczenie z wodą, I guess. Damage boosting. Hidranerskie techniki. O, dużo pocisku mi daje, dobra, nie jest tak źle. Tu na górze coś jest, tu na górze coś jest. Ja tam chcę. Tak, tu coś jest, dobra. Tu jest grapple potrzebny, o boy, dobra. Pewnie się można graplować po prostu do tych magnetycznych podłoży, dlatego tam jest miejsce na to, żeby graplem przeciągnąć. Nie wiem, kiedy poszłaś, Dim. Ja mam dzisiaj, przyznam, bez bicia, mam duże problemy dzisiaj ze śledzeniem czatu, bo oczy mam prosto na ekran z grą. Musicie mnie zrozumieć. Okej, wracamy. Yes. Tu możemy przejść, bo teraz też drzwi są aktywne. Gadałem z Adamem. Emmy! Mamy nowego Emmy. Byliśmy w nowej strefie Emmy. Więc... i umarliśmy już od niego. I znowu energia termalna. I Phantom Cloak. Yikes. Dokąd to idzie? Nie mam tutaj teraz tej rury, ale ewidentnie gdzieś na dół. Czyli gdzieś tu. Z powrotem do strefy Emmy. God fucking damn it. No bo nie mamy żadnych nowych znajdziek na razie, w sumie żadnych misili nawet. Nic nie wpadło nowego. Aha, dobra, czyli tutaj ten właz. Czemu musiałem tędy? Nawet nie mogę tędy iść, dobra. Gorące. Proszę, panie Emmy. Proszę odejść. Okej. Fuck! Widzowie, czy wy to widzieliście? Co za manewr unikowy. O, fuck. Szybko. O Boże, te pościgi są niesamowite. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Out of here. Mamy już ścieżkę odblokowaną dalej. Tędy... Nie! My tu byliśmy! To jest jakiś skrót. Zapewne. Aha.
tu możemy przejść poruszając się Phantom Cloakiem. Jeszcze nie wyszliśmy ze strefy Emmy. Także... nie ma łatwo. I Emmy jeszcze ma jakieś takie specyficzne włazy. Czy to jest Kraid? To jest chyba Kraid, nie? No tak wydaje się, że na razie nie jest dużo znajdziek, ale też czytałem, że to się poprawia. Znowu Kraid chyba jest... wstawiam, że to był Kraid. Bardzo charakterystycznie to wyglądało. Więc wydaje mi się, że po prostu... Morph Ball będzie... gorąco oczywiście. Że Morph Ball będzie wymagany, żeby dostać się do jego kryjówki. Okej, mamy pokój nawigacyjny, więc w końcu zapis. Trochę loru na temat Emmy. Że minimapa zmienia kolory. Każde Emmy może się pakować w ciasne przestrzenie. Nie możemy zniszczyć ich pancerza, nawet przy naszej pełnej, przy naszym pełnym wyposażeniu. Accept your helplessness. Dzięki, Adam. Okej, czyli jak strzelamy i poruszamy się, to Phantom Cloak pożera nam więcej Aeonu. Okej, Adam nas poniekąd autoryzuje, żebyśmy zniszczyli Emmy. Dobrze, dzięki. Po dwóch. Czyli trochę późno. Nie będę kłamał. To jest... nie, to jest dalej ta sama strefa. A, tu jest jednostka centralna, zobaczcie. To jest jakiś golem. Aha. Ja go mogę w ogóle... Jezu. Nie wiem, czy chcę próbować go skontrować. Zobacz, ile mam HP. I znowu się wpakowałem. Ja najpierw ruszam się. Potem myślę. Tak, Adam został zrobiony ze skanu umysłu Adama. Na razie jest spokój. Okej, już widzę Emina. Po sterunku. Mogłem użyć Cloaka. Mogłem go użyć. Wiem od chyba czego ta gra chce ode mnie. No, żeby w ten sposób go przechytrzyć. Okej, dobra. To ma sens. Ale mi to nie Samus stworzyła Adama, tylko Federacja Galaktyczna, w sensie tego robota. Federacja miała dostęp do umysłu Adama, bo był jej żołnierzem. Emminem. Narapujące Emmy będzie. Tak, tak, proszę nie mówić. Proszę dać spokój. Proszę się powstrzymać. Czekaj, to wszystko, co widzimy, to jest na razie, to jest samo Kataris, nie? Artaria jest w innym miejscu. Mówię, duża mapa, duża, duża mapa. I kolejny pokój Emmy, nie! Well, zielony Emmy robi to samo, co poprzedni w sumie. Nie ma tutaj za dużo innowacji. Spacer tutaj by się przydał, slash White Beam.
Tak, tu wydaje mi się, że będzie kolejny upgrade do promienia niedługo. White Beam właśnie. O Boże, i tanki. Chciałbym bardzo. A na ile mogę go dostać, to jest pytanie. Trzeba by przebiec przez... strefę z gorącem. Nie jestem pewien, czy jest to coś, co bym chciał robić. Mamy kolejne urządzenia ze Spider Magnetem. Znalazłem drzwi z okiem. Bardzo daleko jesteś ode mnie, Shinji? Tak na oko? Kurczę, te tanki! Tak kuszą! Czyli musimy wrócić, gdzie musimy wrócić? Tutaj chyba, nie? Tutaj coś się świeci, czyli tu jest ewidentnie coś do... Bo tu był mechanizm. Czyli pewnie tu musimy się udać. Czyli musimy zejść tu. Okej, dobra. To nic. Powinno być proste, łatwo. Żadne Emi nie stanie nam na drodze. Wyjdziemy. Fuck. Nie mogę, nie umiem kontrolować tego dziadostwa. Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle. Potrenuj. A mi kiedyś pewnie mi się uda. No. Na chama. Jest, kurwa. A, okej, chyba wiem, na kogo Shinji trafił. W sensie nie chcę, żebyś mi mówił. Ja później będę się domyślał. Ale wydaje mi się po reakcji, że wiem. To chyba była tak, to chyba była skryptowana kontra, po prostu ja nie jestem dobry. Sadge. No dobra, ale jesteśmy tu i co dalej? Czego ta gra teraz chce ode mnie? Bo my nie dostaliśmy przecież żadnej nowej umiejętności. Chyba, że tu chcę, żebyśmy zeszli do tych otwartych drzwi. Zaraz to zobaczymy. To są drzwi z czarczym. Tu jest przy dole strefa, gdzie jeszcze... ewidentnie byliśmy tu, to jest po prostu... w drugiej stronie. Zresztą, tu są te drzwi z czarczem, tu jest... O, okej, okay. Missile. Już myślałem, że znowu będzie morf. Na szczęście nie. Gorąca strefa, tu jest winda do Artarii. To jest Total Recharge Station, tu jest urządzenie interaktywne. Tu jest ta gigantyczna strefa Emmy. Ale ja nie wiem, gdzie teraz do końca mam iść. Chyba, że... nie, tu jest Grapple przecież. Bo my tu byliśmy z jakiegoś powodu. No ewidentnie, żeby wrócić tutaj. No ta mapa jest duża. Całkiem
instynktownie szedłem do przodu, ale teraz... Nie wiem, gdzie jest przód. No. Spacerować w strefie Emmy. Kurde, boję się, że masz rację. Co jest z tymi drzwiami? Bo my... Właśnie, tu możemy iść przecież, zobaczcie. Nas chyba... Tak! To jest ta gorąca strefa, która już nie jest gorąca. Jakimś cudem. A czyli może po prostu odprowadzając to paliwo termalne, również odblokowaliśmy sobie trochę tych gorących stref do zwiedzania teraz. Nie, to są energy party. O, no. Też są rozczłonkowane energy tanki. Ajajaj. No dobra. Trudno. Nie jestem wielkim fanem tego rozwiązania, ale przeżyję. Aha. O, okej, czyli... Dobra, teraz możemy iść po chyba pełnego i tanka. Wiem już chyba, gdzie idziemy. Gdzie? Wiem już chyba, którędy mamy iść. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak! Jest pełen tank. Nit. Więcej energii. Jest również włas, czyli... Wiemy już, gdzie iść dalej. Nice. Nie było to wcale takie problemowe. Cieszy mnie to. Niezmiernie. Okej, w ten sposób. Dobra, dobra. Kminie. To już bez kitu dziwny ten mega. Ewidentnie wave. Wave wide. Wide beam. Takie, takim miłym dodatkiem, kiedy się strzela z charge'a, jest to, że te wibracje tych joy-conów również się aktywują wtedy. O, mamy kolejny transport. Widzę. Ale fajnie to wygląda. W sensie, fajnie, dopóki się nie zobaczy tej góry w tle najbardziej oddalonej i się skapnie, że to jest chyba po prostu płaska przestrzeń. Niewyrenderowany obiekt 3D. I dzięki temu mamy dostęp do trzeciej strefy. Do... Dairon. White Beam to był spacer inaczej, czyli on dawał ci możliwość strzelania trzema pociskami, a nie tylko jednym z działka. Z kolei Wave Beam pozwalał ci strzelać przez ściany i był taki falujący. Ale jedziemy. Dairon. Dobra, co nas tutaj czeka? Myślę, że mniej gorąca. Lecimy dur. Kurwa miaura. Tak. Im więcej widzę tych... klocków z trzema tymi... trzema lampkami, to jestem przekonany, że Wave Beam będzie wchodził w grę. Czekaj, czekaj. A nie, dobra, Spider Magnet. No tak, przynajmniej jest
nawet te ekrany przejścia między strefami wyglądają inaczej. To jest pewnie... Speed Booster. Okej. Okay. Shine Spark tu chyba się będzie robiło. Mi się wydaje po layoutie. Dairon jest bardziej ze strefą mechanizowaną. Widzę jakieś maszyny w tle wyłączone, nie działające. Jest również regeneracja energii. Gdzie do diabła jest Morph Ball? Dobre pytanie, nie? Jesteśmy, gramy już blisko 2 godziny, a Morph Balla jeszcze nie ma. Where's the damn fourth Chaos Emerald? To chyba strefa fabryczna, tak? No tak to wygląda, że może to jest lokalna fabryka. Jest i strefa Emmy na horyzoncie. Cóż to jest? Spiky boy. Ja sobie po prostu przebiegnę. Wow! Albo nie. Hop. Fajnie jest widzieć różnorodność przeciwników. Jest bardzo dużo... Wielu przeciwników. Bardzo dużo różnych oponentów na drodze nam stoi. Zawsze miło widzieć. Kolejne drzwi zablokowane chyba White Beamem. White Beamem, jest wide. White Beam. Cóż to? Nieaktywne. Musimy jakoś prąd włączyć. Okej. Okay. To jest ten strefa 6 z Fusion. Noc. Twórca tej gry. Noc. Nawet drzwi są zablokowane przez to, że nie mamy do nich energii, czyli tu trzeba będzie włączyć prąd. I guess. I to pewnie będzie nasz włącznik. Ręczna herbatka z prądem. Strzał, po którym nowy beam, który powoduje odurzenie przeciwników. No i dobra, także placówka ma z powrotem prąd włączony. Nie no ludzie, my nie dostaniemy Morph Balla na tym streamie, to jest bezprecedensowe, jak na razie. To jest White Beam, to też nie jest Morph Ball. Okej. Czyli mamy nasz White Beam / Spacer. Holy shit. Mercury Steam zrobiło coś naprawdę ciekawego. Czemu możemy teraz strzelać na większym obszarze? Możemy w końcu aktywować tego rodzaju drzwi, których jest dużo. Czyli wydaje mi się, że teraz możemy wracać do Kataris z powrotem, bo tam tego było trochę, ale nie musimy koniecznie, bo tutaj również jest trochę tych drzwi. Tu jest również stacja do ładunku. Tu jest White Beam Cover. A dokąd to prowadzi? Co to jest? Acquired items for White Beam. Tu jest... O! White Beam Box. What's in the box? Jest też pewnie odpowiednio silniejszy od naszego zwykłego promienia. O! Aha, dobra, trzeba naładować po prostu i to pudło się przesuwa. To jest w pudełku, mówi słowy. O Boże! Dużo się dzieje. O! Panie i panowie, cześć Zuk! Panie i panowie. Jesteśmy w kolejnej strefie Emmy! I widzę, że jest... Tate, słuchaj. O, jest Speed Emmy. Dostaliśmy upgrade i kolejny, który nie jest Morph Ballem. O Boże, szybciej proszę.
Te drzwi się zamykają, jak staniemy na przełącznik. To jest speed booster. Nom. Możemy stąd wyjść. Tylko czy chcemy stąd wyjść? Chciałbym tu pozwiedzać, jak mam być szczery. Zobaczyć, czy da się tu coś zrobić więcej. Ale podejrzewam, że nie. No, wydaje się, że... Tu jest Emmy Valve. A jakbyśmy wrócili do tego pokoju? Się zastanawiam. Tylko teraz... No właśnie, to... Mam! Dude! Skontrowałem Emmy! Oh, fuck me. Dobra. Ale to był tylko raz, niestety. Raz jeden się udało. Okej, czyli... Wychodzi na to, że... Nie możemy tu za bardzo nic zrobić. Musimy wrócić w takim razie do Kataris, moim zdaniem. Czym jest ten robot? To jest Emmy, jeden z 7 robotów wysłanych na planetę ZDR, żeby zbadać obecność... żeby zbadać obecność pasożytów X. I niestety zostały one zhakowane w ten sposób, że Emmy teraz są zabójcze i nas ścigają. Co jest trochę nieprzyjemne. Co on tu robi? Zabierzcie mnie stąd! Dobra, pudło przesunięte. No i co? Wracamy do Kataris w takim razie. Kurde, ja... Nie rozumiem trochę tego, bo widziałem recenzję i widziałem, że strefy Emmy zebrały się z takim mieszanym odbiorem i szczerze nie rozumiem tego. To są naprawdę dobrze zaprojektowane strefy z bardzo dużą ilością napięcia pochodzącą podczas startu z Emmy. Taki to jest... To mi się naprawdę podoba. Nie powiem, że nie. Okej, okay. Wracamy do Kataris. Zresztą niedługo będziemy już kończyli streama. Oh boy. Aż mi trochę szkoda, że będziemy musieli kończyć to samo z Returns w czwartki, ale nie, no poczekamy. Widać, że będzie warto. I ja was w ten sposób zachęcę, żebyście, kurde, kupowali tę grę. Tak jak zrobiłem to z Hitsuru. Ten ich elektroniczny Peter Patter jest unnerving. Jest trochę... Całe to udźwiękowienie i w ogóle sposób napotkania są stworzone w ten sposób, żeby budzić naprawdę duży niepokój u gracza. Zapomniałem przez chwilę, jak się steruje na pewno. Nie? Dobra. Gdzie są? Tu. Tu przede wszystkim. Power Beam Door. Czyli tutaj się udamy do strefy Emmy numer 3. Aby... Zastanawiam się, czy to już nam nie pomoże skasować tego Emmy, który jest tutaj. Czy nie jest to droga do... jednostki centralnej. Tak, zobaczymy na mapę. Wydaje mi się, że nie. To coś jest. Ciekawe, czy w endgame Omega Beam będzie perma upgrade'em. W ogóle chciałbym, żeby było coś takiego jak Omega Suit. Żeby był strój cały Omega, cały czerwony. Tak! Będziemy mieli ten. To jest kolejna jednostka centralna.
Kolejny Turian. Chce się to zniszczyć w ogóle? Chyba nie. Porobione. Nie osiczę na miejscu. Emi doprowadzały mnie do ataku serca. No. Tutaj wierzę, że kiedyś ci się uda, że kiedyś zakupisz. Dobra. Czyli będziemy mogli zniszczyć kolejnego z Emmy. Bo mamy Omega Cannon, Omega Blaster, Omega Stream, Omega Lul. Prrra. Jak się to ładowało znowu? Nie serio, jak się? Excuse me. A, faktycznie, prawy bumper. Dzięki Hitsuru, dzięki. A, i A się strzelało po prostu, dobra. LR. Nie, że Y. LRY. No i dobra, teraz trzeba dorwać Emmy. Jesteśmy w bardzo niekorzystnym położeniu. O-o. Da się to zwykłym promieniem rozbić, już się bałem. Ciężko! Tu mamy trochę dystansu. Okej, 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 udało się. Znowu było za blisko. O, jak to dobrze, że mam w miarę pewny cel. Ciekawe, co za upgrade. Jest! Mamy to! Udało się! Jest Morph Ball! Jest Morph! w końcu Morph Ball! ZL, żeby się przemienić. O, i zobaczcie, mamy już od razu Jump Ball. Mamy już od razu Spring Ball. Nice! I cała strefa Emi dostępna. O kurcze! No proszę, to warto było czekać. Czyli teraz szkolę bomby i tak dosłownie właśnie... Ja byłem jak takie, że no szkoda będzie nie znaleźć Morph Balla przed końcem streama. Na szczęście udało się znaleźć. Dobra. To by nam sporo otwierało dróg do wielu, wielu rzeczy. Między innymi do tego misila. I mamy również nowych miejsc, do których możemy się udać. Bardzo miło, że już Spring Ball jest dostępny od razu. Kraid! Ja chcę tylko zapis znaleźć, bo chciałbym już skończyć ten. Chciałbym już powoli zmierzać do końca. O! Missile Plus! Plus 10, okej, czyli takie rzeczy też istnieją. Dobrze wiedzieć.
Co nam to daje? To jest mapa? Nie, to jest teleport do Artarii. Okej. Teleportal. Dobra, możemy się przenieść. Na razie. Trochę to trwa, not gonna lie. O boj, boj. Ale ta gra jest dobra, I swear. Jeżeli to jest, to są dopiero pierwsze 2 godziny. Ja jestem cholernie ciekaw, jak będzie wyglądała reszta tej gry. Jeżeli przynajmniej odrobinę, no, jeżeli utrzyma ten swój poziom, to nie ma się co martwić, mamy kolejny hit, jeżeli chodzi o Metroidvania, mamy kolejną grę, klasyka gatunku praktycznie. Wow, wow. O, tu jest punkt zapisu akurat. Dzięki tej, trzymaj się. Dobra, zapisujemy. I kończymy. Kończymy. Czy Game of the Year? Jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Chociaż czekaj. Jeszcze tu jest ta. To wezmę sobie, podniosę. I kończymy. Energy part. Dobra. No dobra. To na dzisiaj to by było na tyle. Bardzo, bardzo dziękuję za obecność. No i cóż. Nie wiem, czy się zobaczymy w tę niedzielę. Na pewno zobaczymy się we wtorek na kolejnym rando. I we czwartek na Samus Returns. Dziwnie będzie wracać do Samus Returns po Dreadzie. Dzięki za liczne stawienie się. Widziałem, że max był 29 widzów i jestem pod wielkim wrażeniem. Mam nadzieję, że będziecie przychodzić na streamy. Zwłaszcza, że mamy dużo kontentu i będziemy również ogrywali całościowo Dreada już po tym, jak ja go sobie przejdę, pewnie z 10 razy, co najmniej. No i cóż, to było na tyle. Gra dla was w wersji. Trzymaj się ciepło. Cześć!